odnoszę jakieś dziwne wrażenie, jakbym coś pominął i chciałbym się cofnąć, ale wiem, że to już chyba nie będzie możliwe. Prawda? No ten korytarz się przed nami nie otworzy. Dajcie sekundkę. W zasadzie to ominąłem, aczkolwiek ominąłem dwie skrzynki z fasolkami, więc no nie uważam, że byłoby to coś, które przez co muszę, nie wiem, teraz cierpieć czy coś, bo dla mnie najważniejsze są tak czy siak te karty kolekcjonerskie. Więc to tam, to że fasolki ominąłem, no to dla mnie to jest trochę nic takiego. Ale mogę się oczywiście mylić. Co teraz zrobić trzeba? Jak to ogarnąć? To jest dobre pytanie. Nie, czekajcie, to trzeba zrobić... To jakoś sprytnie trzeba do tego podejść, bo ja widzę, że tutaj ten... Może tutaj trzeba? Właśnie. To trzeba tak zrobić. Widzicie? No. Ogarnięte. Dobra, dalej musimy szukać tych eliksirów. Te drzwi się za nami zamknęły. Już nie wyjdziemy stąd. Teraz tylko do przodu, że tak powiem. Ruchome platformy. Nie, no to lajtowo zrobione było. Zapisujemy. Lumos. I co teraz będzie? A, tędy do góry możemy iść. Spoko. Tam u góry widzę, że jest kolejna gwiazdka. I kolejna księga zapisu. Sprytnie. Ale do gwiazdki tak czy siak idziemy. Trzy. To mi trochę właśnie przypomina ten egzamin z Carpe Retractum, gdzie było właśnie też po środku tarcza zadań i tutaj były po boku skrzynki. Nie wiem, czy ktoś może wie, o co mi chodzi, ale jeżeli graliście w Więzienia Azkabanu na PC, to powinniście wiedzieć, o co chodzi. No. Swoją drogą, zawsze na te tarcze zadań lubię mówić herby, nie wiem czemu. I zawsze chciałem sobie, wiecie, taki herb kupić Harry'ego Pottera. Miałem zajawkę kiedyś, jak byłem dzieckiem. Na ten złoty oczywiście herb. Wow. Okej. No i jeszcze raz trzeba, niestety. Najgorzej. Najgorzej. Dobra, poczekamy teraz chwilę, aż ta platforma opadnie. Nie wolę to robić po kolei, aż wiecie. Aż dostaniemy się wyżej. Dokładnie tak. Widzicie? W ostatniej chwili się udało. No, teraz za mną się zapadła platforma. Zawsze wolę jakby najpierw checkpoint, a dopiero potem Lumos, żeby nie było akcji jak ostatnio, że wiecie. Najpierw Lumos, potem checkpoint i potem wyszło co wyszło, że musiałem cały save nadrabiać. No ale na szczęście... Tu już mamy wszystko za sobą. Wow, dobra. Uważaj sobie. No i co teraz? Teraz tędy lecimy. No flipendo. Wow. Okej. Nic nie pominąłem? Nie, nic nie pominąłem, nic z boku nie ma. Ty, ale fajnie wygląda to wszystko. To trochę wygląda, jakby taka wieża była w środku całej tej komnaty. Czy całego tego ogólnie
czegoś. Nie wiem nawet, jak to nazwać szczerze słowami. Ale jesteśmy coraz bliżej końca, mi się wydaje. Alohomora. Łohohohoho. Idę za tobą. Co z tego, że możesz mnie zamknąć? Ja tu poszukuję tej, jak to się mówi, karty kolekcjonerskiej. Więc będę leciał za tobą. O, co tu mamy? Lumos. No ale tam się coś pojawiło, dobra. To jest trochę teraz najmniej istotne. Tędy przyleźliśmy. Leć tu. Ja się schowam za skrzynką. Nie widzisz mnie. Haha, haha, patrz, mogę zaskakać i ty mnie nie widzisz. Mogę zaskakać i ty mnie nie widzisz, dosłownie. A, dobra, to tylko poleciałem tutaj po fasolki, po nic więcej, spoko. No dawaj. Przyleć tutaj, bo ja chcę stąd wyjść. Nie śpieszy mi się do więzienia, nie żeby coś. Thank you very much. Tutaj przyszłem. Przeszedłem. O, i tam jest platforma. He, he, he. Lecisz tu? Oczywiście, że lecisz. Nawet tam nie sięgam, żeby kurde otworzyć tak z dołu. A to byłoby śmieszne, tak z dołu otworzyć skrzynkę, która jest u góry na platformie. To byłoby dobre, nie powiem, że nie. Lumos. Dobra. Tam jest książka zapisu. Księga zapisu, książka, whatever. Wiemy, o co chodzi. Dobra. Coś tu jest. A, mówiłem, że coś tu jest? Opłacało się tu wyjść. Tam jakieś rudy widziałem, łysol. Zakolnikow z brodą. A, widziałem go już. Hengist z Woodcroft. Średniowiecze, nawet nie wiadomo kiedy się urodził i nie wiadomo kiedy zmarł. Wygnany z domu przez swych mugolskich prześladowców, Hengist przeniósł się podobno do Szkocji. Tam założył wioskę Hogsmeade. Obrzeża Trzy Miotły jest uważana za dawny dom Hengista. Okej, okay. Ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Ciekawa biografia. Tu jeszcze jakaś skrzynka widzę. 351, no to kurde lightowo będzie nas stać na ten, na kartę ostatnią. Tylko teraz niech ktoś przyleci tutaj, proszę, ja chcę stąd wyjść. Proszę. No kurde, po co ty to robisz? Wyjdę stąd. No. I co tu jeszcze więcej mogę zrobić? No to wygląda, że nic. Czyli muszę iść teraz tutaj na prawo. No, bo teraz tylko to mogę co jedynie przesuwać. Jestem zamknięty, kurde, za kratami siedzę. Coś tam czeka na nas już. Może to będzie ostatni składnik do tej całej mikstury. Dyptam. Ta, to już wszystko jest. Wszystko mamy zebrane, lol. Okej. Late again, you lazy boy. A further 3 points from Gryffindor should teach you a lesson. I see you've collected a few challenge stars, but I'm afraid they have no value in my classroom. I've ended the lesson without you, Potter. The other students are off to the Halloween feast. Join them, if you must.
Ale zimny drań z niego.